Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepko i dzisiaj będzie się dużo działo, będzie bardzo dużo fajnych rzeczy, tak więc weźcie sobie kawkę, usiądźcie wygodnie i jak jesteście gotowe, to lecimy na przegląd, bo między innymi zobaczycie dzisiaj właśnie nowe kocyki, będą też nowe akcesoria do kuchni, będą też nowe dywaniki do łazienki, akcesoria do łazienki, coś z nowej kolekcji. Tak więc oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. I tu macie taki fajny dywanik, który jest okrągły. Średnica jego to 60 cm, jest w kolorze beżowym i kosztuje 35 zł. I zwróćcie uwagę, bo tutaj jest wstawka złotej takiej nitki i bardzo ładnie się mieni. Nowa wycieraczka 25 zł i wymiary to 40x60. I kochane, pokazały się takie fajne kominki, one są nakrapiane czarnymi kropeczkami, przewiązane różową kokardką. Tutaj akurat mam wosk różowy, kosztuje 17 zł, zbliża się Dzień Babci, więc to był też idealny prezent właśnie z tej okazji. Następnie pokazały się też takie fajne dywaniki łazienkowe, 25 zł, macie dwa kolory do wyboru, brązowy i zielony, tak one się prezentują. Jego wymiary to 45x75 cm. No i tu musiałam sprawdzić cenę, bo te poduszki pokazały się ostatnio w Biedronce, w Lidlu i w Action, ale słuchajcie, najtaniej jest w Pepco, ponieważ za taką poduszkę zapłacicie jedyne 6 zł i tutaj jej wymiary to 40x40 cm. I mam nową pościel, ona jest bardzo ładna, kosztuje 80 zł. Te pościele są teraz 100% bawełniane i tutaj wymiary to 160x2. Bardzo ładny wzór. Lecę dalej, bo znalazłam również, jeżeli chodzi o dział łazienkowy, nowe zasłony prysznicowe. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Są tu trzy wzory do wyboru, kosztują 25 zł, a jej wymiary to 180x2. Jeżeli lubicie taki styl glamour, to macie tutaj wzór marmurkowy, który idealnie będzie pasował właśnie do tego wnętrza. W ofercie Pepco są również ręczniki, na których ja rzadko zerkam. Tak więc pokażę dzisiaj Wam takie małe ręczniki. Wymiary to 30x50 cm i kosztują 6 zł. Są w kilku kolorkach i tu macie między innymi taki biały, brązowy i zielony. Fajny zestaw dwóch szczoteczek do czyszczenia, 5 zł. Możecie sobie wybrać tą rączkę albo taką przezroczystą, albo taką szarą. Następnie znalazłam zestaw trzech szklanych miseczek, które kosztują 8 zł i idealnie nadadzą się na jakieś przekąski. Następnie są nowe bluzy w kolekcji dla chłopców, kosztuje 25 zł i mamy tutaj dwa modele do wyboru. Lecimy do kuchni, czy tutaj coś znajdę nowego. Ja ostatnio pokazywałam Wam w tej nowej gazetce te słoiczki z tą łyżeczką, tak więc tutaj warto przypomnieć, że teraz są one dostępne w nowej gazetce. Kosztują również 10 zł, a pojemność ich to 1500 ml, a w środku znajduje się taka biała miarka plastikowa. I tutaj również nowość, taka szczoteczka do czyszczenia na przykład kabiny czy wanny, 5 zł i one mają tutaj dwa kolorki, zielony i szary i są naprawdę takie solidne oraz bardzo wygodne w trzymaniu. No i zobaczcie te kwiaty, mi się wydaje, że one są jakby większe, piękne są te wiszące kwiatki. W ostatnim Pepco chyba nie miałam tak długich tych gałązek, bardzo ładna roślinka i przypomnę, że kosztuje 35 zł.
A teraz przed sobą macie cudowną nową kolekcję, która ostatnio pokazała się w Pepco, Scooby-Doo. Tutaj macie jeszcze Toma Jerry'ego, Flintstone'ów, ale pokazały się też nowe skarbonki Stitcha i za taką skarbonkę zapłacicie 10 zł. Ten zestaw też ostatnio pokazał się w Pepco, 80 zł na takich drewnianych nóżkach i macie w zestawie dwie drewniane łyżki. Bardzo fajny komplet. Następnie są takie małe koszyczki w różnych kolorach. No i myślę, że tutaj na przykład można by trzymać spinacze bądź gumki. Na pewno coś w łazience do pomyślenia. Kosztują 7 zł. Nowa taca kosztuje 25 zł, pokazywałam Wam, ale jest na tyle ładna, że warto pokazać ją drugi raz. I te donice schodzą naprawdę bardzo szybko. Zobaczcie, u mnie już zostały 4 sztuki, a była cała półeczka, kosztują 20 zł. Przepiękna jest ta pani. Naprawdę jedna chyba z ładniejszych doniczek, jakie pokazały się w Pepco. I same ocencie, czekam na Waszą opinię. Tutaj już chyba wszystko było, ale przypominam, że jest też nowa lampa, taka ścienna, bardzo ładna, kosztuje 35 zł. Pepco dołożyli ostatnio takie malutkie lustrzane tace w kolorze srebrnym i złotym i zapłacicie za taką tacę 10 zł. Oj, zobaczcie, w tym Pepco jest taki kominek, który pokazywałam wcześniej. Też kosztuje 17 zł, ale tutaj macie zapach wanilii. Dostępne są jeszcze czarne kominki i beżowe. Szklane świeczniki, 10 zł. I macie je podwójne na długą świecę, wąską i na takie podgrzewacze. Występują w 3 kolorkach i mają bardzo ładny bąbelkowy wzór. A tutaj pokazały się takie malutkie, szklane świeczniki. One są na podgrzewacze. I za taki szklany świecznik zapłacicie 6 zł. Ostatnio pokazały się te przepiękne pojemniki walentynkowe. Zobaczcie, jak one ładnie wyglądają. Pojemność to 950 ml. Kosztują 15 zł. Możecie wybrać sobie dwie przykrywki, czerwoną bądź białą. I kochane, tutaj jest rzecz, o której Wam chyba wcześniej wspominałam. Mamy tutaj za 20 zł porastkę do ziemniaków
No i teraz już na nią się skusiłam. Jak kuzynka powiedziała, że ma, jest zadowolona, to również sobie kupiłam. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Bardzo ciekawe takie lejki. Zobaczcie, jakie fajne. Można je składać po prostu w taką wielkość, jaką chcemy. I one są silikonowe, występują w dwóch kolorkach, kosztują 5 zł. Bardzo spodobała mi się ta forma, że można złożyć sobie ją na przykład na taką bardzo malutką. O, na przykład taką. A tu macie dwa kolory do wyboru. Pokazały się też nowe butelki i tutaj mamy fajny taki wzór. I nie wiem, czemu kojarzy mi się to z tapetą. Kiedyś były takie modne tapety. Nie wiem, czy też tak macie, ale no ja tak pierwszy miałam takie skojarzenia. 30 zł, no i ta jest piękna, taka kwiatowa. To już pachnie wiosną, kochany, mimo że śnieg za oknem. Również 30 zł. A tu znalazłam takie fajne emaliowane podkładki, które podobne były w Action, no ale niestety brak ceny. I jeszcze znajdziecie w sklepach wyprzedaż, tak więc możecie upolować jakieś fajne perełki. I tutaj na przykład jest taki obrus 140x220 na przecenie 30 zł. I nie wiem, czy Wam pokazywałam, chyba nie. To jest nowy dywanik z nowej gazetki, kosztuje 40 zł, ma piękny, tutaj widzę już napis, za chwilkę go Wam rozłożę. Bardzo miły w dotyku, taki przyjemny, więc jak go ułożycie przed wanną czy kabiną, będzie naprawdę Wam się miło wychodziło. Szukałam miejsca i znalazłam. Tak się prezentuje, kochane. I pokazały się nowe, takie fajne, szare kosze. Kosze, myślę, że najlepsze zastosowanie miałyby chyba w łazience, na jakieś odpady. I kosztują 25 zł. Pojemność to 6,5 litra. I teraz coś dla naszych pupili. Mamy tutaj fajne takie legowiska, 30 zł, występują w dwóch kolorach i wzorach. Mamy też nowe miseczki, które są bardzo ładne. Tutaj są akurat zwierzątka, jakiś misiu, panda, łapka, rybka. Kosztują 10 zł. I tu takie większe ślady, łapy, które chyba bardziej mi się spodobały, w kolorze szarym bądź beżowym, i za nie zapłacicie 8 zł. Dla kota również są nowości, taka różowa myszka, kosztuje 5 zł, szara i brązowa, ale ta różowa to mnie mega zaskoczyła, bo nie sądziłam, że mogą być różowe myszki, kochane. Zobaczcie, jak ona wygląda. W tej gazetce, która teraz wskoczyła na sklepy, są nowe ciuszki sportowe i tu między innymi macie taką ładną kolekcję niebieską. Ona bardzo ładnie się mieni na taki niebiesko-srebrny kolor. Same zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Gruba guma i świetny napis firmy. Z przodu zameczek, z tyłu przekładana, długi rękaw i mamy też również tutaj logo firmy Cardioban.
i za bluzeczkę zapłacicie 50 zł. Jest w rozmiarze od S do XL. I do tego możecie dokupić te ładne spodnie, które również mają ten sam efekt. Bardzo spodobał mi się ten efekt i tak sobie machałam tymi spodniami, słuchajcie. No ale czasami można. Tam pod spodem od razu zauważyłam, że wisi też nowa torebka, którą za chwileczkę Wam pokażę. Tylko tutaj najpierw sprawdzimy cenę. $60 i ona jest w rozmiarze od XS do XL. Ale że mamy jeszcze nową bluzę, również z firmy Cardiobany. Ma bardzo ładne to logo. Tutaj widzicie ściągacze prążkowane na dole również. Ona jest taka dłuższa, ma fajny taki zameczek, czyli ukryta kieszonka. I zaraz zobaczymy cenę. $60 i jest w rozmiarach również od XS do XL. I zobaczymy sobie składzik. I tutaj mamy 75% bawełny i 25% poliestru. I zobaczcie tą torebkę. Ostatnio pokazywałam Wam beżową, ale ta czarna zdecydowanie jak dla mnie jest ładniejsza. Ma fajne uszy, takie długie, sporo kieszonek na zamek. W środku też tutaj są takie luźne kieszonki. Z tej strony jest taki długi zameczek. Tu jest taka luźna na sznureczek, widzę kieszonka. O, jeszcze z dwóch stron. O, i tutaj jeszcze jest taka fajna, widzicie, na zamek? No piękna, bardzo ładna torebka. A zapłacicie za nią 55 zł. W tej nowej kolekcji również są jeszcze bluzy, takie czarne, na stójce, zameczek, tutaj widzę rozmiar L i za chwileczkę zobaczymy cenę, 50 zł. I do tego również są takie spodnie, bardzo też fajnie wykonane. Dwie kieszonki z boku, logo firmy, delikatne, sznureczek biało-czarny. No i tutaj macie też ściągacze, bardzo fajny dresik. Kosztują 40 zł i tu mam akurat rozmiar M. Ale kochane, znalazłam jeszcze takie fajne pluszowe, futerkowe notesy. Macie tutaj nawet i bąbelkowe. Kosztują 20 zł i możecie wybrać niebieską wersję dinozaura dla chłopca bądź takiego jednorożca dla dziewczynki. Ale jeszcze z takich nowości to są takie notesy z kieszonką na zamek. One są bardzo fajne, milutkie. 17 zł i możecie wybrać pandę bądź różowego kotka. I kochane, to by było na tyle. Lecę nagrywać dla Was Biedronkę i Lidla, bo dzisiaj są cudowne nowości gazetkowe, tak więc życzę Wam miłego poniedziałku, miłego dnia, zdrówka. Chociaż słyszycie, że mnie już coś łapie, no jak zwykle dzieciaki mi gdzieś tam załatwią, mimo że się bronię, ale damy radę. Zobaczcie koniecznie moje przeglądy z Pepko. Ostatnio tam wleciały takie cudowne rzeczy, że po prostu warto tam
zajrzeć i będzie mi bardzo milutko. Ten przegląd jest w ogóle petarda, tak więc kochane, jeszcze raz miłego dnia. Dziękuję Wam wszystkim ślicznie za subskrypcje, łapeczki i komentarze. Za te komentarze to będę Wam zawsze dziękować, bo jesteście cudowne, naprawdę bardzo mi miło czytać tak wspaniałe słowa. Tak więc jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ściskam Was mocno. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa! I oczywiście witam bardzo serdecznie nowe osoby na kanale. Super, że do mnie trafiłyście. Mam tu bardzo fajne osoby, tak więc zapraszam do udzielenia się w komentarzu, bo lubię, jak piszecie. Tak więc jeszcze raz buziaczki. Cześć. A na moim drugim kanale właśnie wleciały dwa przeglądy. Wielkanoc Teddy i Kaufland Dzień Dziadka, Dzień Babci. Tak więc zaglądajcie. Macie zapisanego go u mnie na profilu Vlogsyla. I właśnie tam będą wszystkie inne sklepy, bo na tym kanale tylko zdążę obrobić Pepco, Action i Biedronkę. Dobra, lecę.